Witam, WG Witnica, Paweł Kucharski, 4 grudzień, godzina 10.20. Jesteśmy na treningu numer 5 w miejscowości Kamień Wielki. Za chwilę będziemy wypuszczać gołębie. Pogoda jest tak, jak mówiłem na poprzednim filmie, codziennie taka sama, czyli szaro, ponuro, słońca nie widać. Widoczność jest nie najlepsza, no ale też nie jest zła. Tak jak mówiłem na poprzednim filmiku, że na tą porę roku no może być tylko gorzej, ciężko tutaj znaleźć coś dobrego. Prognozy dalej się nie zmieniają, pokazują jakby no fatalne od poniedziałku. Ciągle przez 3 dni zapowiadają deszcz, mgły, deszcz ze śniegiem. Czy tak będzie? Nie wiem. Na razie wykonamy dzisiaj ten trening numer 5. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Jak wiecie, każdy lot jest to, no jest to przeżycie takie, adrenalina, że no nie wiadomo, co się wydarzy. Gołębie albo będą, albo nie będą. No w tej chwili są, bo jeszcze są w klatce niewypuszczone, ale za chwilę będzie znowu stres i nerwy, czy te gołębie przylecą. No ale takie są uroki zimy, to nie są lota letnie, tylko lota zimowe, więc nie pada, widoczność jest w miarę normalna, więc będziemy wypuszczać te gołębie. Jeżeli jutro będzie fatalnie, we wtorek, środę, no to się będziemy wstrzymywać, także jest to ostatni lot treningowy. I zaczynamy za chwilę lota konkursowe z miejscowości Kostrzyn 4 razy i później finał Zelow. I z tych 5 lotów będą liczone najlepsze lotniki. Także życzę dzisiaj powodzenia, dobrego lotu. Start. Dziękuję.